Dzień dobry! Tu Loverowi! Jedźmy razem! Witamy Was serdecznie z województwa zachodniopomorskiego. To tutaj spędzimy najbliższe 3 dni i postaramy się pokazać Wam te nieoczywiste i ciekawe miejsca. Przed nami miejsce pierwsze, a są to tajemnicze kręgi w okolicy wsi Grzybnica. Kamienne kręgi powstały między I a III wiekiem naszej ery, a są owocem kultury wielbarskiej. Kultury, na którą w wielkim stopniu wpłynęli m.in. goci ze Skandynawii. Można tu obejrzeć kręgi, kurhany, bruki, a w niehistorycznej części magiczne drzewo, w pobliżu którego znajdziecie łapacze snów, wyryte znaki, a nawet czaszki. Kamienne kręgi uważane są za miejsce mocy, a radiesteci odnotowują tutaj nietypowe wyniki. Wydawałoby się, że to miejsce będzie bardziej popularne. No oczywiście warunki atmosferyczne nie do końca pomagają, ale dla nas to całkiem okej. Jesteśmy tu zupełnie sami, tylko my i kawał historii. Nie wiem, czy oddaje to kamera, ale powiem Wam, że naprawdę robi wrażenie to, że te kręgi są tak bardzo fajnie oświetlone. W sensie, wiecie, dookoła jest las, ciemny las, no teraz troszeczkę biały, no ale przez to, że nie ma tutaj żadnych drzew, to rzeczywiście dociera tu więcej światła. Będę robiła test rękawiczki, to znaczy sprawdzam, czy to, co piszą w internecie, to prawda i czy ten kamień, niezależnie od pory roku, jest zawsze ciepły. Uwaga, następuje ściągnięcie rękawiczki. Jest zimny. Jej, a to nie jest tamto drzewo? Zobacz. Ej. Widzisz? To jest szamas jakiś tam zbudowany. No, chodźmy tam. Wow. Robi wrażenie. Mówiłam, że to jest to drzewo. Uważaj na siebie. Tajemnicza moc wisi w powietrzu. Łapacze snów. Nie dotykaj. Bo tu może przypaść. Tu znicz się w ogóle pali. Co jest grane? Gdzie my trafiliśmy? Co jest grane? Samo drzewo w sobie jest dosyć magiczne. Zobaczcie, jak się rozwarstwia. Nieźle. Powiem Wam, że rozpoczyna się ta przygoda bardzo, bardzo ciekawie. Nie ukrywam, że w kategorii niebanalne miejsce do sprawdzenia w zachodniopomorskim kamienne kręgi w Grzybnicy postawiły bardzo wysoko poprzeczkę. Województwo zachodniopomorskie to oczywiście Morze Bałtyckie, a jak morze, to i latarnie morskie. A jak latarnie morskie, to szlak latarni morskich, na który serdecznie Was zapraszamy. A za nami latarnia w Gąskach. Latarnia morska w Gąskach powstała pod koniec XIX wieku. Na jej szczyt prowadzi 190 schodów, a budynek osiąga prawie 50 metrów wysokości. Co ciekawe, materiał do budowy latarni docierał statkami, a wyładowywany był na specjalnie postawiony pomost. A teraz zapraszamy do środka. Dobra, mi to się już odrobinę kręci w głowie i złapałem lekką zadyszkę, ale muszę Wam powiedzieć, że wchodząc na latarnię musicie, albo powinniście, możecie zabezpieczyć się w książeczki. Zbieracie pieczątki, a gdy zbierzecie je wszystkie w Polsce, dostajecie srebrną odznakę, która uprawnia do wejścia prawie na wszystkie latarnie w Polsce za darmo. Jak się czujesz na pierwszej latarni tej jesieni? Tej zimnej i zimowej jesieni jest super, jest powietrze mroźne, widok jest fajniutki, fale się rozbijają o brzeg, no ekstra. Jeszcze morze z bliska, a później lecimy dalej. A kierunek Szczecin. Ten widok broni się sam. Morze Bałtyckie w śnieżnym akompaniamencie. Thank you.
dotarliśmy do Szczecina, jest około godziny 16, jest trochę szarówka, no bo listopad. Idziemy teraz się posilić, zjeść coś smacznego, jeszcze niekoniecznie paprykarz, ale coś innego, myślę, że równie dobrego. Ale wieczorem będzie się działo i o tym Wam już Daniel zacznie zaraz mówić. A wieczorem zapraszamy Was na Szczecin nocą, a przede wszystkim na szczecińskie iluminacje. Jesteśmy w spiżarni szczecińskiej i czekamy sobie na jedzonko, a przed jedzonkiem ja dostałam takie grzane coś na ciepełko, a jak pachnie, naprawdę po takim dniu na mrozie super, pewnie mi to zrobi na serduszko i na brzuszko. Teraz przyniosła nam pani jeszcze tak zwane czekadełko z paprykarzem szczecińskim. Myślę, że Daniel zje ze smakiem, ja mogę popatrzeć tylko. No i pesto. Ja Wam muszę powiedzieć, że po prostu, aż chcę się przyznać, ale mało brakowało, abym zjadł tą kość z tego schabowego. Jak było? Bardzo smacznie, bardzo miło. Sporo ludzi tu przychodzi. Dobra, no to czekają na nas rowery miejskie w Szczecinie. Jak pierwsze wrażenie? Napisali, że skanuj kod i wskakuj na rower. Wskoczymy jutro. Aby ułatwić życie turystom, w Szczecinie powstał czerwony szlak PTTK. To dzięki niemu w kilka kilometrów możecie zaliczyć najważniejsze atrakcje w Szczecinie. Pani Aleksandro, jak się Pani podoba Szczecin nocą? Bardzo mi się podoba, szczególnie, że udało mi się zrobić ładne zdjęcie właśnie teraz dla Politechniki Morskiej. O, podoba mi się. Nasz pierwszy dzień w województwie zachodniopomorskim dobiega końca. Było mrocznie, było ciekawie, było też pysznie, ale to nie wszystko. Zostańcie z nami jutro, bo jutro już odwiedzimy Krzywy Las. Ciekawe miejsce, rozwikłamy jego zagadkę i nie tylko, także nie może Was zabraknąć. Widzimy się jutro. Loverowi, jedźmy razem. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Pogoda się niezbyt poprawia, a my już musimy wdrożyć nasz kolejny plan na drugi dzień w Szczecinie. Czyli rowerem po Szczecinie i to nie swoim rowerem, a rowerem wypożyczonym. Więc no, trzymajcie kciuki, bo ja nie lubię jeździć ani swoim rowerku. Tak, teraz, uwaga, stop. Teraz jesteśmy najdziwniejszymi rowerzystami w Szczecinie, bo mamy kaski, mamy nawet sakwę, ale nie mamy rowerów. Zainstalowaliśmy wczoraj aplikację, no a teraz idziemy szukać stacji, gdzie podobno czekają na nas dwa rowery. Ja już chyba tę stację widzę. Dobra. Są i one. A czy wiecie, że w Szczecinie znajduje się jeden z największych cmentarzy w Europie? Mało tego, wytoczone są tam ścieżki, zarówno rowerowe, jak i piesze. Najpierw zabierzemy Was do Zielonych Płuc Szczecina. Ciężko się jedzie na nie swoim roweryku, ale fajnie, że w ogóle można wypożyczyć taki rower. Bo jednak jak chcesz się przemieścić z jednego miejsca na drugie, no to rower ułatwi co nieco. Pogoda nie dopisuje, jest zimno, pada, ciut nieprzyjemnie, ale my się nie poddajemy, pokażemy Wam jeszcze inne miejsca w Szczecinie warte odwiedzenia, a przy okazji pojedziemy sobie na rowerku, czyli przyjemne z pożytecznym. Zielone płuca są obecnie białymi płucami, więc objedziemy tylko odrobinę, nie pojedziemy dalej do większych zielonych płuc Szczecina. Kierunek Nowe Warpno. Tak jest, a w Nowym Warpnie niespodzianka.
Jesteśmy w Nowym Warpnie pod kościołem rzymskokatolickim pod wezwaniem świętego Huberta. Sam kościół jest z około XVIII wieku, jednak nie interesuje nas to, z którego on jest wieku, a to, co jest w środku, czyli wystrój myśliwski. Niestety, my nie mieliśmy szczęścia i nie udało nam się wejść do środka. Następnym razem. Przed nami Zatoka Nowowarpieńska. Wejdziemy zaraz tutaj na punkt widokowy i może uda nam się dostrzec Zalew Szczeciński. To miejsce, słuchajcie, to zdecydowanie raj dla ornitologów. My się nie znamy, ale jest tu mnóstwo różnych rodzajów ptaków. I są przepiękne. Duże, małe, białe, czarne. Naprawdę. No raj! O Jezu, ona się rusza! Idziemy coś zjeść i jedziemy na Krzywy Las! O tak! Właśnie dotarliśmy do Krzywego Lasu pod Szczecinem, nad leśnictwem Gryfino. Do Krzywego Lasu, wokół którego urosło wiele, wiele legend. My postaramy się odpowiedzieć wam na pytanie, skąd wzięły się tutaj te krzywe sosny. No i oczywiście nie zrobimy tego sami, bo mamy dzisiaj znakomitego gościa, a tak naprawdę gościnie, więc zapraszamy was na krótką rozmowę. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Dzień dobry. Witam bardzo, bardzo serdecznie. Nie dosyć, że stoimy w pięknym, magicznym miejscu, uznawanym za jedno z najbardziej tajemniczych zakątków leśnych Pomorza Zachodniego, to jeszcze na dodatek rzecz niebywała, bo koło Szczecina spadł śnieg wczoraj i pada dzisiaj, także mamy podwójnie magiczny dzień. Krzywy Las słynie oczywiście z tego, co możemy dzisiaj zobaczyć, co pięknie nam na śniegu wybrzmiewa, czyli z krzywych sosen. Sosen, których pnie ukształtowane są w sposób naprawdę nietypowy. Zwróćmy uwagę, za nami jest wszędzie drzewostan sosnowy. Tam sosny są proste, takie zwyczajne, powiedziałabym, czyli te, które znamy ze spacerów po lesie. Te natomiast są magicznie wygięte. Ilu gości odwiedza to miejsce, tyle jest hipotez. I tak naprawdę prawdziwa magia tego miejsca kryje się właśnie w głowach osób, które odwiedzają Krzywy Las. Czy pojawiają się teorie kosmiczne? Czasami tak, chociaż większość odwiedzających już wie, że jest to chyba mało prawdopodobne. Młody zagajnik sosnowy, który został, kolokwialnie mówiąc, rozjechany przez czołgi, które spowodowały takie nietypowe deformacje. Ale w tym miejscu jest to chyba mało prawdopodobne. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli przyjrzymy się doskonale, znaczy dobrze pniom, będziemy po pewnym czasie uświadamiać sobie, że one są naprawdę doskonale ukształtowane. Te krzywizny są takie niesamowite, one mają bardzo regularny kształt. Zwróćcie uwagę, że one wszystkie skierowane są w jednym kierunku. Jesteśmy w takiej atmosferze tego mistycyzmu. Pojawiają się również takie głosy, które doszukują się tutaj działania żył wodnych, prawda? Radiesteci, czasami stając w tym miejscu, mówią, słuchajcie, być może krzyżują się tu cieki wodne, może są żyły wodne. Czyli to jest miejsce mocy po części dla niektórych. Po części oczywiście nazywane jest tajemniczym miejscem mocy. Spójrzmy. Każdy z tych drzew posiada na wysokości mniej więcej 50 cm bardzo charakterystyczną bliznę. Ona jest doskonale widoczna w postaci takiego pęknięcia pnia, prawda, zabliźnionego tą tkanką zabliźniającą na brzegach. To może świadczyć o tym, że drzewa były celowo deformowane. Najbardziej prawdopodobną przyczyną jest chyba ogłowienie drzewka, czyli pozbawienie pędu głównego, który ciągnie drzewo do góry, i wyprowadzenie tej krzywizny z jednego z pędów bocznych. I starsze osoby, które przyjechały tutaj po wojnie, utrzymywały tą teorię czołgów, prawda? Przejeżdżających przez ten zagajnik. My, no jako leśnicy, patrząc na to od tej strony takiej fachowej, generalnie skłaniamy się bardziej ku tej teorii właśnie tego przycięcia, tego pędu głównego wyprowadzenia z pędu bocznego. Jest takie opracowanie profesora Eugeniusza Ćwiklińskiego, osoby, która dendrologa, przyrodnika, która stanęła w tym miejscu w 1970 roku. I cóż Ćwikliński mówi o Krzywym Lesie? Stoję i widzę 400 wtedy naliczył osobliwie zdeformowanych sosen rozmieszczonych w równych rzędach, w równych odległościach, w równych rzędach, tak? Tych rzędów było bodajże 11. I teraz wybrzmiewa nam kolejne pytanie. Wszyscy, którzy wchodzą do Krzywego Lasu, mówią, jak to się stało? No więc snują różne teorie i za chwilę zadają sobie pytanie, dobrze, ale po co? Po co tak naprawdę to wszystko zostało stworzone? Być może faktycznie było używane to do budowy, nie wiem, kadzi, jakichś statków. Dla mnie bardziej prawdopodobne jest użycie tego półfabrykatu specjalnie już ukształtowanego do budowy mebli. Takich fikuśnych mebli z charakterystycznymi zakrzywieniami. Kiedyś słyszałam również o takim doniesieniu ustnym, które mówiło o tym, że w niedalekim sąsiedztwie Gryfina, w miejscowości Wełtyń,
znajdowała się manufaktura sań rogatych. A teraz co będzie? Bo słyszeliśmy, że na tych 105 sosnach nie chcemy się zatrzymać. No właśnie, dochodzimy do tak zwanego wow. Żeby nie dopuścić do zniknięcia tej, no jednej z największych atrakcji Pomorza Zachodniego, Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Gryfino postanowiło przygotować projekt nowego krzywego lasu. Wow. To już się dzieje. Chociaż nie od razu zobaczymy te spektakularne efekty projektu w postaci krzywizn. W ubiegłym roku zainicjowaliśmy tą powierzchnię nowego krzywego lasu, gdzie zostały posadzone sosenki, które później będziemy deformować. Na kształt tych, które znajdują się w starym krzywym lesie. W tym roku, w październiku, na tą powierzchnię trafiły sosenki, które są genetycznie spokrewnione z drzewami z krzywego lasu. Ale będzie cyrk, jeżeli one wyrosną krzywe. Wykręcone już. No właśnie. W każdym razie my serdecznie Pani dziękujemy za poświęcony czas, no i też za te pytania, na które jak widać jeszcze nie do końca znamy odpowiedź, ale wiele się wyjaśniło. A krzywy las jest super. Ty masz trochę energii nowej i mocy w sobie? No tak, bo przecież my jeździmy od miejsca mocy do miejsca mocy. Cmentarz centralny w Szczecinie to największa w Polsce, a trzecia w Europie nekropolia. Został założony pod koniec XIX wieku, a obecnie to nie tylko miejsce pochówków. Tajemniczy, historyczny i piękny. Idealny na spacer, a nawet jazdę na rowerze. Ola, jak ci się podoba ta stara część cmentarza? Ja to ogólnie się trochę boję. I nie odchodź tak ode mnie, bo jak sama jestem, to się boję, że się zgubię. No, ale ogólnie jest super. No. I fajnie jest, że są niektóre rzeczy opisane. To jest na duży plus, że można podejść i sobie przeczytać. Jeszcze raz. Z lotu ptaka, Szczecin. Na początku lat 80. poprzedniego wieku w województwie zachodniopomorskim pojawiły się żubry. My mamy dzisiaj za cel znaleźć żubry dziko żyjące. Jest z tym mały problem, jak widzicie, za nami okropna mgła, ale nie poddajemy się. Po konsultacjach z nadleśnictwem mamy kilka miejsc, w których te żubry mogą być. Ale jest ich ponad 400, więc mamy nadzieję, że znajdziemy chociaż jednego, który będzie chciał się do nas uśmiechnąć. A jak on się nie będzie chciał do nas uśmiechnąć ten jeden, to i tak sobie pojedziemy jeszcze do fajnej zagrody, do takiej dzikiej zagrody, gdzie sobie żyją żubry i można nawet je karmić podobno. Ważna informacja. Na swojej drodze spotkaliśmy już 3 liski chytruski, bardzo słodkie, sobie przechadzały, ale Daniel bardzo ostrożnie jedzie, więc sobie bezpiecznie przeszły przez drogę. I widzieliśmy też piękną sarenkę, która tak przeskakiwała sobie i było bardzo uroczo. No ale żubrów brak. Daniel, co znaleźliśmy? No grzyba znaleźliśmy. Nie ma żubrów, ale są grzyby. Ale zobaczcie, jak jest piękny. Jest nikt innego jak borowik, cygla, stopory. Ola, co się dzieje? Wypatrzyłam z samochodu żubra, ale musimy być bardzo cicho, bo on jest tam daleko. Przez mgłę go nie widać, ale my go widzimy już dobrze. Dobra, zmienię obiektyw. Jeszcze nie wchodź. No coś widać. Jakaś krowa jest. Co mówisz? Dawaj, polecimy dronem. Ja jestem mega podekscytowana, bo już byliśmy trochę zrezygnowani i trochę się baliśmy, że go nie spotkamy. A ja patrzę, mówię, Daniel, to tu chyba, zobacz. Co jest, Oluszka? No bo mój żubr okazał się być drewnianym żubrem. I okazało się, że to nie jest żubr, a po prostu ścięte drzewo. Ale nie poddajemy się. Nie, ale jest mi smutno, bo ja widziałam nawet, jak głową rusza. Mamy jedno, jedyne jeszcze miejsce, które polecił nam leśniczy. Są to pola rzepaku przed Pruchnowem, więc zobaczymy, czy tam będą dzikie żubry, a jeżeli nie, to o godzinie 10 otwiera się dzika zagroda, no i tam na pewno spotkamy żubry. Widzimy żubra. Cześć, piękny. Albo piękna, bo jesteś chyba dziewczyną? Cześć. Ale jesteś niesamowita. Dzień dobry.
Jezu, jaka jesteś ładna. Macie rogi piękne. Cześć. Bo mi kamerę zjesz. Ja bym chciała dla pana dać pierwszego. No to nie na pewno, bo pan czeka. Cześć. Ojejku. Czy też byś chciała? Jest przecudnie, serio. Po prostu spójrz się na nią. Muszę dać jej jeszcze ja. Wow. Z samego jabłka. No daj dla kobiet. To jest... Dla kobiet trzeba dać. Możesz dać dla żubra jedzenia. Olej jest. Panie Popło. Panie Popło. Jest pan naprawdę bardzo duży. Panie Popło, ja panu jeszcze marchew dam. Ale ma pan jęzor. Coś niesamowitego. No, muszę przyznać, że to jest bajka, nie? Naprawdę. Nie dość, że żubry, nie dość, że karmiliśmy żubry, to teraz idziemy zobaczyć rysie. Nigdy nie może to być jakaś coś domowego, czyli 2000 osobników, to jest mało. Da się przyzwyczaić? Da się. Padora, jesteś bardzo piękna. Ja bym mogła tu stać i patrzeć tylko. Kolejnym miejscem, które chcemy pokazać wam w województwie zachodniopomorskim, jest miasto Widmo. A za nami powinien być opuszczony blok, chociaż jak widzimy... Leci z niego dym, w sensie z komina leci dym, więc ktoś tam mieszka i ogólnie wiemy, że tu jakaś jedna czy dwie rodziny mieszkają i spróbujemy może do kogoś zagadać i z kimś pogadać, żeby ktoś nam opowiedział o tym miejscu, bo wygląda trochę creepy. Kłomino to dawna niemiecka, a później rosyjska baza wojskowa. W 1992 roku ostatni żołnierze opuścili to miejsce, a miasto mogło mieć przed sobą świetlaną przyszłość. Mogło, ponieważ do obecnych czasów przetrwały tylko 3 budynki prywatne oraz jeden należący do nadleśnictwa. Reszta to jedynie wspomnienie. Dobra, wiemy więcej, ale kto pyta, nie błądzi. No i teraz... Ola powie wam szczegóły. Mam klucze, słuchajcie. Pogadaliśmy chwilę z panem, który jest właścicielem tego domu. Jednego z dwóch, albo i z trzech, bo jest nadleśnictwo, które zostały. Tak. No i mówi, no dobra, słuchajcie, to jak już przyjechaliście, no to może chcecie zobaczyć w środku, jak jest. No i mówimy, że jasne, że chcemy zobaczyć. No to pan mówi, no to trzymajcie klucze, idźcie sobie wejście, bo ja tu z kolegą zostanę. Dwa razy. To jest po niemiecki budynek, no który jak widzimy jest w trakcie remontu. Ale fajnie. No, okazało się, że pan kupił w 99 roku ten budynek. No i tak własnymi siłami próbuje trochę remontować go. Słuchajcie, pan do nas jeszcze krzyknął i mówi, chodźcie, chodźcie, mam coś dla was. To jest dachówka z 1934 roku i zaraz jak wam pokażę z bliska, jest tu niemiecki napis i pan mówi, że to jest autentyczna, bo to jest z tego bloku, z tego budynku, który jest jego, więc... Ale jest namacalna? To, czy to jest widmo dachówka? Nie, to jest... dachówka prawdziwa. No i to byłoby na tyle. Tak, zakończyliśmy naszą wycieczkę po zachodniopomorskim. To był bardzo, bardzo intensywny czas. Tak, spędziliśmy tutaj 2 weekendy, 4 dni. Dużo przejechaliśmy, nie wiem ile to było kilometrów, na pewno około 2000. Mamy nadzieję, że udało nam się chociaż w małym stopniu rozwikłać tajemnice tego województwa, a jest ich naprawdę sporo. Zaczynając od kamiennych kręgów, które dały nam trochę takiego dreszczyka emocji, będąc w lesie i otoczenie, które było w śnieżnej odsłonie, było naprawdę ekscytujące. Krzywy las i rozmowa z panią z nadleśnictwa, która wytłumaczyła nam wszystko o tym lesie. No i poza tym sam Szczecin też zrobił na nas wielkie wrażenie i ogólnie całe województwo.
Państwo, myślę, że bardzo niedocenione, niestety, a to powinno się zmienić. Są tu żubry, no i może my faktycznie nie znaleźliśmy tego żubra wolno żyjącego, znaczy dziko żyjącego, no ale byliśmy w super dzikiej zagrodzie żubra i serdecznie pozdrawiamy całą ekipę, która tam pracuje. Super ludzie, super miejsce i naprawdę to było niesamowite doświadczenie, że mogłam nakarmić żubra jabłkiem, mogłam go dotknąć. Jezu, było super. Zapraszamy Was do województwa zachodniopomorskiego. Kończymy, bo przez tą tajemnicę i miejsca mocy boję się, że ten materiał zaraz zniknie gdzieś w przestrzeniach. Więc dziękuję, że byliście z nami do końca. Jeżeli Wam podobały się atrakcje, które zaprezentowaliśmy, zostawcie łapkę w górę, komentarz, no i udostępnijcie ten film, aby zachodniopomorskie szło w Polskę. Loverowi! Jedźmy razem! Do zobaczenia, dzięki! Hej!